Pani Marszałek, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Senackiego Trzecia Droga, a także w porozumieniu z klubami Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i z Kołem Senatorów Niezależnych mam zaszczyt i przyjemność zgłosić i rekomendować na funkcję wicemarszałka Senatu senatora Macieja Żywno z okręgu 60, w którym w wyniku wyborów uzyskał blisko 140 tysięcy głosów poparcia mieszkańców tego okręgu. Senator Maciej Żywno ma lat 47, jest żonaty, ma trójkę dzieci. Od zawsze związany jest z Podlasiem. Tam kończył szkoły, tam także studiował na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. To były jego pierwsze studia, potem jeszcze odbył podyplomowe studium zarządzania i organizacjami pozarządowymi w Kolegium Civitas i podyplomowe studium administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest pedagogiem, animatorem społecznym, trenerem organizacji pozarządowych, strażakiem i ratownikiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Był instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Od ponad 20 lat jest mocno zaangażowany w działalność publiczną. Od 2003 roku pełnił funkcję pełnomocnika prezydenta Białegostoku do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Potem od 2006 roku był sekretarzem miasta, żeby w 2007 roku zostać wojewodą podlaskim, którym był do 2014 roku. Od 2014 do 2018 był wicemarszałkiem województwa podlaskiego i pełnił również funkcję radnego przez dwie kadencje w Sejmiku Wojewódzkim. Maciej Żywno jest bardzo dobrym organizatorem, sprawdzonym w działalności publicznej. Jest człowiekiem taktownym o wysokiej kulturze osobistej. Jest człowiekiem dialogu, koncyliacyjny. Człowiek, który jest wyjątkowo dobrym kandydatem na funkcję wicemarszałka Senatu. Mam zaszczyt rekomendować Macieja Żywno, wiceprzewodniczącego partii Polska 2050 na tę funkcję i prosić Państwa o głosy w głosowaniu na kandydata. Dziękuję bardzo.